Cześć. Czy bawisz się w gierki innych? Myślę, że każdy się bawi, świadomo lub nieświadomo. Moją iluzją było to, co mi mówili o capoeira. Od 2006 roku ćwiczyłam w Polsce brazylijską sztukę capoeira. To ona mnie najbardziej motywowała zobaczyć Brazylię. W tym roku w końcu zobaczyłam, jestem nadal w Brazylii. Odwiedziłam szkołę capoeiry, z której wywodzi się mój poznański nauczyciel, a w zasadzie dwóch. I co? Przeżyłam zawód. A czemu? Ano bo spodziewałam się czegoś innego, bo mi mówili, mówił mój trener poznański, który potrafił zbudować całą szkołę. Setki ludzi chodziło na treningi, wśród tym ja. Było super, po prostu świetne czasy. I jestem bardzo wdzięczna mojemu trenerowi za to, że mogłam być częścią tego. To rozwinęło moje zdrowie, giętkość ciała, siłę, wytrwałość oraz odpowiednie podejście. Bo w capoeirze jest tak, że jak grasz ze złym podejściem, z nieodpowiednie, niedziałającym podejściem, od razu jesteś na podłodze. Czyli, mówiąc kolokwialnie, przegrywasz. W co wierzyłam? Wierzyłam w gierki pod nazwą, że capoeira w Brazylii to niektórzy po prostu tym żyją. Myślałam, że oni żyją tym, tak jak mój trener z Poznania tym żył, Max, oraz później Patryk. Tak myślałam, nawet więcej, bo przecież źródło powinno być silniejsze niż naśladowcy. A nie, tak nie jest. Tak nie jest. Przyjechałam do Brazylii, poszłam do akademii i co? I się okazało, że to wygląda jak miejsce do zarabiania pieniędzy. I z takim wigorem, i z takim zapałem, jaki był u moich trenerów, no tam trenerów nie widziałam. No tak, był remont szkoły i tak dalej, ale energia miejsca i nastawienie i to, jak jest wszystko zorganizowane, czysty biznes. Nie ma żadnej magii, nie ma żadnego romantyzmu. Nie ma tego, co było w Poznaniu, co stworzyli moi wspaniali trenerzy. A więc gierką było wierzyć w to, że capoeira w Brazylii jest świętością, a nie jest. Później pojechałam do innego, czyli to pierwsze miejsce, gdzie jest szkoła capoeira, z której wywodzą się moi nauczyciele z Poznania, to jest Salwador. Oj, super miasto. Bardzo mocne miejsce. Dużo niewidzialnych stworów, różnych wymieszanych istnień. Magiczne miejsce, ale też niebezpieczne. Drugie miasto, do którego pojechałam, to jest Recife, bo tam jest szkoła capoeira, z której wywodzi się moja grupa capoeira w Kanadzie, gdzie teraz mieszkam. No tam w ogóle byłam zaskoczona, aż tak mało powiedzieć, byłam w szoku. Człowiek, którego w Kanadzie szanują niczym Boga, ich nauczyciela, grupy kanadyjskiej, dla mnie wygląda jak po prostu taki zwykły mieszkaniec wsi ukraińskiej, w której spędzałam letnie wakacje, z poplamioną koszulą, który no na pewno nie żyje capoeirą. W dzień sprzedaje drinki na placu dla turystów. Nie ominie okazji poflirtować z wysoką blondyneczką. Dobrą energię ma, no ale ludzie, to nie jest Bóg. Dlaczego osobowości rozwinięte z krajów zachodnich wybrali sobie wesołego mieszkańca wesołego i biednego regionu Brazylii? Wybrali sobie go, mianowali go na jakiś wzór do naśladowania. Rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką dzisiaj. No pewnie, bo pokazał im coś nowego. Na podwalinach znudzenia wyrastają bohaterzy. Bo w Kanadzie wszystko jest dystansowane, bardzo grzeczne, bardzo osobiste, nie można wkraczać na granice innych. A ten człowiek z Brazylii, ten ich nauczyciel jest taki chodź tu, taki otwarty. Gierki innych. Nigdy nie słuchaj, co ci mówią, jak jest, żeby później się nie rozczarować. Oraz, ponieważ tak nie jest, cokolwiek ci mówią, najprawdopodobniej tak nie jest. Więc nie czekaj, aż przyjdzie moment i ty sprawdzisz, że tak nie jest i się rozczarujesz oraz zobaczysz, że przeżyłeś kawał życia, wierząc w to, czego nie ma. Tylko teraz odważ się na ten śmiały krok i powiedz sobie,
że jest tak, jak czujesz, a nie tak, jak ci mówią. Wraz z takim podejściem pojawia się wolność. Ludzie boją się wolności, ale ci, co chcą rozwijać się, dla których rozwój jest ponad wszystko, ewoluować, wychodzić na wyższe wibracje, a dla tych to jest jedyna droga i dla tych to jest prawidłowy, jedyny prawidłowy krok. Zarządzać wolnością, cieszyć się nią, tworzyć swoją rzeczywistość, a nie szukać kogoś, kto ci powie, jak jest. Już wymasz ten nawyk, który był zaszczepiony w szkole, bo szkoła, uniwersytet uczy niewolników systemu idealnych, ustrukturalizowanych, którzy wiedzą, jak aplikować o pracę, jak się zachowywać, jak po prostu i do zabawki z tej samej fabryki. Spełnienie jest tam, gdzie sam postanawiasz decydować o swoim losie, gdzie sam myślisz, gdzie ufasz swoim czuciom, odczuciom wewnątrz i gdy wiesz, że największe szczęście to tworzyć, a nie konsumować. Tworzyć, a nie konsumować. Już tak miałam dość łażenia w spodniach capoeira po Brazylii przez ten tydzień, po Rio de Janeiro też, Recife, Salvador, Fortaleza, udawać, że jestem takim bandziorem. Bez makijażu, bez iPhone'a, ponieważ za iPhone najnowszy mogą ci przypierdolić. Albo życie odebrać, nie ma sensu. Wzięłam smartfon 7-letni od koleżanki. Rozumiesz, musiałam cofnąć się do poziomu średniowiecza. A to są inne wibracje. To jest telefon, który nie wytrzymuje wysłania kilku wideo na WhatsAppie. To jest telefon z innej epoki i ja musiałam z tym z badziewiem łazić przez tydzień. Po co? Żeby zrewidować bajeczkę, którą mi powiedzieli, w którą uwierzyłam, że w Brazylii, że jest super, że capoeira. Czemu tak mówili moi nauczyciele? Bo oni tym naprawdę płonęli, wiem. Nawet jak przychodziłam na treningi, zawsze czułam, że kasa w ogóle nieważna. Ważne, że oni tym żyli, oni ćwiczyli codziennie po kilka razy. Ale jest taka właściwość człowieka, że jak zainwestuje dużo energii w coś, to się staje ważne i ciężko to wyprzeć, bo dużo energii już na to poszło. To, za co płacisz pieniędzmi, krwią, czasem, staje się dla ciebie ważne automatycznie. Więc oni spędzili lata interesując się capoeirą, siedząc w Salwadorze, niebezpiecznym miejscu, ucząc portugalski, bo ci nauczyciele nie znają portugalskiego. Ci nauczyciele Salwadoru nie znają, nie wytłumaczą nic. Po angielsku, nic a nic. Więc stała się ważna automatycznie dla nich. A ja, udając kogoś, kim nie jestem, żeby wtopić się w środowisko i zminimalizować możliwość bycia zaatakowaną, pomijając to, że mam aniołów, stróży, że mam ochronę, że dzieje się wszystko jak powinno, mimo wszystko, dobrze się zabezpieczyć z każdego boku, z każdej strony. Już tak nie chcę. Po tym wyjeździe zrozumiałam, że ważna jest jakość, a nie ilość. Pogonienie się za tym, ile krajów odwiedzisz, to jest kolejna lista konsumpcji. To nie jest tworzenie. I to nic nie zmienia. No nie zmienia. 187 czy ile jest krajów? No zmienić. Ja odwiedziłam 35, no to 187 odwiedzę i coś się zmieni? Zbuduję jakąś markę poprzez to? Stanę się kimś? Silniejszym, bardziej spełnionym, szczęśliwym? Odwiedzając po prostu kraje, włócząc się po wioskach? Nie. I po miastach? Nie. Nie tędy droga. To jest jedna z oszukańczych dróg. Owszem, podróże kształcą, ale tak jak kawa daje satysfakcję, podróże kształcą, ale po to, żebyś to wszystko zastosował dla swojego imperium, dla swoich celów, dla swojej marki, a nie po to, żebyś tylko cały czas się delektował, ale nic tego nie, na nic tego nie ukierunkowywał. Nie da ci spełnienia sama konsumpcja, pamiętaj, nie da. Twórz swoje, nie bądź leniwy. Najleniwsze jest ustawiać rekordy kolejnych krajów. To jest droga donikąd. Trochę podróżuj, weź natchnienie oraz myśl, co stworzysz dzisiaj, co stworzysz teraz. Więc napisz w komentarzach, co stworzysz w swoim życiu i co chciałeś stworzyć.